Witam Państwa. Dzisiaj spotykamy się w naturalnych dla duchowieństwa katolickiego przestrzeni, czyli po prostu w knajpie. I skoro mówimy o smakowaniu życia, to dzisiaj będzie takie dosłowne smakowanie. I najpierw część, pozwolicie, teoretyczna. Otóż na przełomie XVII i XVIII wieku podczas dyskusji z protestantami wobec ascezy protestanckiej nastąpiło rozluźnienie stosunku Kościoła do łakomstwa, do grzechu obżarstwa. I stąd biskup Montpellier, niejaki Charles, w roku 1706 wydał katechizm, w którym mówił, że owym łakomstwem, po francusku gourmandise, jest nieuporządkowana miłość do jedzenia i do picia. Na szczęście tenże dobrotliwy biskup potem się zapytał, co znaczy, że ona jest nieuporządkowana. Więc skoro istnieje nieuporządkowana przyjemność jedzenia i picia, musi też istnieć uporządkowana, czyli taka zgodna z naszym sumieniem i zgodna także z moralnością chrześcijańską. I on mówił o tym, że ona jest wtedy zgodna, kiedy określa się pewnymi zasadami, kiedy jest nie w nadmiarze, kiedy się je na przykład z klasą. Więc dzisiaj pokażemy Państwu, postaramy się pokazać, jak po katolicku dobrze zjeść i nie przekroczyć tej wąskiej granicy. Postaram się zjeść godnie i z klasą. Na początku przedstawimy wino. Wino z Argentyny. Wino szczepu Malbec. Prawdopodobnie umiłowany Ojciec Święty Franciszek, nim się też delektuje. Zatem zdrowie papieża Franciszka. Po hiszpańsku zdrowie. W każdym razie muszę jeszcze opowiedzieć o pysznej przystawce. Łosoś, delikatny łosoś na liściach delikatnej sałaty, ukropiony cytrynką, na kozim serze. Proszę sobie wyobrazić smak koziego sera połączony z tym winem, które przed chwilą prezentowałem. A teraz drugie danie, które zostało mi przez uroczą panią kelnerkę przed chwilą podane, czyli kawał takiej półkrwistej medium minus polędwicy, lekko puszczającej soczek, też wspaniale się komponującej z tym winkiem. Proszę pozwolić mi spróbować. Łączymy smak polędwicy ze smakiem wina. To daje niezwykłe, ja bym powiedział nawet prawie że poruszenia duchowe. Proszę nie uważać, że jestem jakimś potwornym sybarytą, bo tutaj się będę tym naszym dobrotliwym biskupem XVIII wieku posiłkował. On mówił, że skoro Pan Bóg stworzył smak, to znaczy, że on nie może być jako zmysł najgorszy. Czyli, że smakowanie i rozkoszowanie się jedzeniem w umiarze jest też pewnie byciem blisko Pana Boga. Skoro po łacinie mówimy, że coś jest verum, pulchrum, bonum, czyli prawda, dobro i piękno, no to jeżeli sztukę kulinarną traktujemy jako sztukę, to ona też jest pulchra, czyli piękno. Czyli już gdzieś sięgamy po transcendentalię. Zatem wybaczcie mi, jeżeli Was zgorszyłem tym moim takim może rubasznym uśmiechem nad mięskiem i ziemniaczkami, ale obiecuję, że następny odcinek też będzie o uczcie, ale o uczcie dla mnie w życiu najważniejszej, bo uczcie eucharystycznej, i będzie to rzeczywiście uczta prawdziwa, która się w ogóle nie umywa do takich pseudo-uczt, które mamy na talerzu.